poświęcenie tego biura. Jest z nami również, tak jak właśnie powiedziałem, pan profesor Michał Seweryński, mimo rozlicznych obowiązków w Senacie, związanych z pełnieniem mandatu senatora, ale przede wszystkim marszałka Senatu, znalazł czas, żeby dzisiaj właśnie do nas również na ten początek tygodnia do Wieruszowa przyjechać. Drodzy Państwo, zdecydowałem się na to, żeby otworzyć biuro poselskie w Wieruszowie, ponieważ jest mi to bardzo bliska ziemia, bardzo znane tereny. Pochodzę z Wielunia, tam też mieszkam, ale Wieruszów i cała ziemia wieruszowska, powiat wieruszowski, jest zarówno ze względów historycznych, gospodarczych, rodzinnych z Wieluniem bardzo związany i dlatego też pragnę jako poseł Prawa i Sprawiedliwości w szczególny sposób również reprezentować właśnie Wieruszów i ziemię wieruszowską. Jest to taki jakby ostatni powiat województwa łódzkiego w tej południowo-zachodniej strony. Dlatego tym bardziej powinniśmy skupić się na pracy właśnie na tych oberżach województwa, żebyśmy z jednej strony tą Łódź doceniali, ale żeby ona również nas doceniała, czyli te tutaj ziemię wieruszowską. Pragnę przedstawić również Państwu panią Magdalenę Szydło, która jest dyrektorem mojego biura. Ona tutaj będzie również stacjonować w Wieruszowie. I proszę pana marszałka o jakieś mądrzejsze słowo. To jest trudne zawsze, ale oczywiście trudno na swój głos. Rzadko jest słyszany, bo daleko od mikrofonów i innych telewizji. Ale to jest właśnie nasza rola, żeby ten głos słyszeć, żeby mieć go na uwadze wtedy, kiedy podejmujemy decyzje państwowe. To jest tak, że parlament jest przedstawicielstwem, władzą państwową. Tam się podejmuje decyzje, tam się uchwala prawo, które leży w interesie całego państwa, całego narodu. Czasami niektórzy myślą, że mają swojego posła, swojego senatora, żeby ich własne sprawy załatwiać. Teraz już tak demokracja nie funkcjonuje, szlachecka demokracja, bo na trochę innych zasadach oparta. Ale nie jest tak, żebyśmy my nie brali pod uwagę tego właśnie, co mówi. Nie to, że my umieramy, to wszyscy jesteśmy śmiertelni, to wiemy. Ale że naród będzie się kurczył, jeżeli nie zrobimy czegoś w sposób radykalny. No i temu służy między innymi ta polityka prorodzinna, którą prowadzimy. Jeżeli mamy się liczyć za 20, za 30, za 50 lat, to dzisiaj musimy myśleć o tym i podejmować stosowne decyzje. Wyrównywać rachunki krzywd, jak mówi poeta. Bo przecież jednak było tej krzywdy tyle, że te dolne warstwy, ci ludzie o najniższych dochodach, mieli prawo być zapomnianymi, mieli prawo czuć się zapomnianymi, że o ich sprawy się tak bardzo nie troszczyli. Mamy różne inne sektory takich potrzeb, jak potrzeby w zakresie ochrony zdrowia. Szalat i ojciec przeor, więc może teraz przejdziemy do... Oddajmy głos. Właśnie oddamy głos do najważniejszego momentu dzisiejszego wydarzenia. To może najpierw poświęcimy się. Tak. Zacznę? Niech ci, którzy w nim będą posługiwać, służą ludziom na wzór Chrystusa, który nie przyszedł na świat po to, aby mu służono, ale po to, aby służyć. Niech cieszą się światłem, mądrością, roztropnością Ducha Świętego. Niech kierują się prawdą i sprawiedliwością i zawsze mają na celu dobro człowieka. Wszechmogący Boże, pobłogosław także tych, którzy będą przychodzić do biura parlamentarnego. Niech wnoszą tu zrozumienie i kierują się przede wszystkim prawdą i dobrem Polski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W tym biurze wszyscy parlamentarzyści tutaj zebrani, drogi ojcze,
Piotrze, Antoasem Exupéry, autor znanej książki, niejednej, powiedział kiedyś o szkole marynarzy. Powiedział, że nie wystarczy przyszłych marynarzy uświadomić, nie wystarczy im powiedzieć, w jaki sposób prowadzi się statek lub z czego się składa statek. Trzeba przede wszystkim tym przyszłym marynarzom przekazać smak morza. Drodzy Państwo, poświęcamy dzisiaj i otwieramy biuro senatorskie i poselskie. Pięknie wyposażone, choć skromnie. Jest komputer, są odpowiednie meble, jest biurko i dobrze. Ale trzeba, aby jeszcze tu była atmosfera. Atmosfera Polski. To jest najważniejsze i wierzymy, że tak się stanie. I życzymy wszystkim, niech Was Bóg prowadzi. Niech Duch Święty oświeca Was swoim światłem. Niech Was darzy swoimi darami. Tego życzymy. Szczęść Boże. Dziękuję.